Cześć, ja jestem Sarge, wy oglądacie 12 odcinek naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Mirage. Będziemy dziś kontynuować główny wątek fabularny i w tym celu udamy się tutaj na północny zachód, ale zaczynamy od niedawno odblokowanego punktu widokowego, no bo stąd będziemy mogli wyruszyć w dalszą drogę, jako że tutaj w Anbarze żadnej szybkiej podróży nie mamy na tę chwilę dostępnej. Jeszcze się tylko zastanawiam, bo jest też skrzynia z wyposażeniem tutaj w pobliżu, tylko mapka wskazuje na to, że to jakoś w podziemiach, więc nie wiem, czy będę w stanie gdzieś tutaj znaleźć jakieś wejście do podziemi. Na razie po prostu zeskoczmy. Chyba, że to będzie to zejście. Bo to też w sumie, kurczę, niewykluczone. Mamy tutaj coś. Jest skrzynka na pewno do otwarcia z różnymi surowcami. Tylko, że kurczę, przejścia za bardzo nie widać. A nie, coś jest. Patrzcie na to. I to, patrząc na kompas, zbliżamy się właśnie do tej skrzyni z wyposażeniem. No, ewidentnie, to musi być tutaj. To pokuszę się o to, żeby tutaj zadziałać, co? A tutaj raczej sobie zawalczymy po prostu. Załatwmy tam gościa. Tak jest. I teraz lecimy dalej. Pięknie. Dał radę i z jednym muszę już zawalczyć. Osobiście. Sam się wpakował. A to było dobre akurat. Dobra, przyjdzie kolejny. Na to wygląda, ale spróbuję go jeszcze zaskoczyć. Został jeszcze jeden po tej stronie. Dopadnijmy go szybko. No i patrzcie, tak jak w poprzednich odsłonach mamy tutaj ściany do rozbicia jakimś wybuchem. Więc za chwilkę coś w tej kwestii zrobimy. Tutaj jest też jedna skrzynka. Czyli patrzcie, najpierw przeszkody usuwamy i teraz w ten sposób odblokowujemy sobie przejście. To jest na razie taka pomniejsza skrzynka z kolejnymi materiałami akurat, ale tutaj zabiorę sobie ten łatwopalny pojemnik i rzucę w tamtą ścianę do rozbicia. Tak jak to właśnie robiliśmy w poprzednich odsłonach. Dobra, wystarczyło w zupełności i zobaczmy jeszcze tutaj w środku. Coś niecoś jeszcze chyba tutaj mamy. A to na dole w ogóle jest dostęp do tej skrzyni. Kurczę, jak się okaże, że to w ogóle jest jednak jeszcze inna część tej lokacji, kto wie. No, albo tutaj po prostu sobie za chwileczkę zejdziemy. To też jest możliwe. No bo tu jest skrzynka, ale to nie jest ta. Bo tutaj mamy tylko i wyłącznie noże do rzucania. Dobra. Zupełnie trochę zdrowia, mamy jedzonko i lecimy dalej. Może w takim razie spotkam tu jeszcze kolejnych gości po drodze. Chociaż na razie nikogo mi nie wykrywa. Dopiero tam na dole. Bądźmy zatem przygotowani. Bo ewidentnie coś się szykuje. Okej. Jest ich więcej. Zacznijmy sobie tu. Ale kurczę, gdzie my w ogóle trafiliśmy? Zaraz się przekonamy, co? Ilu tych gości tutaj? Tu mamy... Aha, dobra. Idealnie, żeby zrzucić pułapkę. Spróbujmy. Tylko czekajcie, jeszcze tutaj? Nie, to tylko mogę podnieść. Lecimy. Idealnie. I teraz tamtego, żeby złapać. Doskoczyć jakoś do niego, ale niestety jest troszeczkę za daleko. O, może teraz? Pięknie. Zdążyłem jak najbardziej.
No i oprócz tego, że mamy tę skrzynię z wyposażeniem, to jest pełno pomniejszych kosztowności. Albo same pieniądze, albo coś, co będziemy mogli sprzedać w przyszłości u kupca. Więc postaram się zebrać absolutnie wszystko, bo zwłaszcza na tym etapie, to widzę, że mamy tutaj tego całkiem sporo. Jeszcze coś leży po tej stronie. Dobrze, że przy tym wzroku orła możemy dużo lepiej wypatrzeć, gdzie jeszcze jest coś konkretnego do zebrania. Dobra, tam już na górze raczej nie, więc zobaczmy, co jest w tej skrzyni. Mamy sztylet ukrytych. Od razu zobaczymy za chwileczkę statystyki w takim razie. No bo ja mam ten tutaj, parady zadają o 25 więcej obrażeń przeciw defensywie, a tutaj zabicie wręcz zatrutego wroga tworzy trującą chmurę zadającą obrażenia pobliskim przeciwnikom. Czyli coś, co niezbyt mi akurat odpowiada. Na razie w ogóle nie atakujemy zatrutych wrogów, więc zostawię sobie ten sztylet nowicjusza Alamutu. Ale prawdę mówiąc będę mógł zastanowić się w przyszłości, żeby jeszcze ten nowy sztylet jakoś tam wykorzystać. Na razie to my chyba tędy musimy się wydostać. Wszystko na to wskazuje. No, cały czas muszę też pamiętać o tej nowej zdolności, którą mam pod wciśnięciem prawej gałki analogowej, żeby jednocześnie dwóch wrogów wyeliminować takimi błyskawicznymi cięciami. No, ale na razie nie było jeszcze takiej potrzeby, żeby z tego skorzystać. No, a tu pewnie już znajdziemy wyjście z tych podziemi. Wcale bym się nie zdziwił. Tym bardziej, że patrzcie, tutaj mogę sobie odblokować jakieś drzwi. Czyli to by się zgadzało. Proszę, proszę. Faktycznie. Gdzie my tutaj wyszliśmy? O, jesteśmy niedaleko historycznego miejsca. To jeszcze sobie to nadrobimy na szybko. I dopiero później będziemy mogli już tam ruszać na północny zachód stąd. No tutaj bez wątpienia przyda nam się wielbłąd, żeby podróżować nieco szybciej, ale najpierw... Dur Kurigalzu. Na obrzeżach Bagdadu stoi coś, co na pierwszy rzut oka przypomina osmagane wiatrem wzgórze. Dokładniejsze oględziny ujawniają, że rzekome wzgórze zbudowane jest z wypalanych cegieł tworzących wysoką na 60 metrów konstrukcję. No, właśnie zastanawiało mnie to, jaka jest historia tego miejsca i tutaj najwyraźniej możemy coś na ten temat sobie przeczytać wraz z dostępnymi przepisami. Przy okazji w tym kodeksie to jeszcze jest wzmianka na temat bandytów. Kalifat nie był krainą równych szans, życie i los przeciętnych obywateli nieraz ulegały odmianie wskutek ekspansji Imperium. Wielu decydowało się na zrzucenie z siebie tych ograniczeń i życie poza prawem, często łącząc się w grupy, które wyzyskiwały innych obywateli, jeśli tylko oznaczało to wspięcie się odrobinę wyżej w hierarchii. I mamy tylko jeszcze jedną frakcję do odkrycia w tej grze. Nie myślałem, że tak szybko będą te postępy posunięte do przodu. No i tutaj. Oznaczmy sobie, otwórz menu śledztwa. Przypominam, że mamy poszukać Nihal. Musiałem uciekać i zniknęła mi z oczu. Może wróciła do domu, do anbaru? Muszę z nią porozmawiać. Całe szczęście, że ten wątek nie jest ucięty po samym początku naszej przygody. Trochę liczyłem na to, że jeszcze z Nihal się spotkamy, a faktycznie ją widzieliśmy. Więc zakładając, że to nie były jakieś przywidzenia Basima, bo w sumie i to jest też możliwe. Zwłaszcza, że to się odbyło wtedy, kiedy po raz pierwszy Basim wykonał tę seryjną egzekucję na dwóch przeciwnikach. No ale no, mimo wszystko liczę na to, że to jednak była prawdziwa postać Nihal, która obserwowała Basima w tej sytuacji, kiedy faktycznie zlikwidowany został przez nas pierwszy cel, kiedy już Basim należał do ukrytych. Fajnie będzie tutaj wrócić znowu do anbaru, bo w tym miejscu się tak naprawdę nasza przygoda zakończyła, a jednak pewne wydarzenia fabularne spowodowały, że błyskawicznie przenieśliśmy się w inne miejsce. A szczerze mówiąc, przydałoby się, żeby tutaj też było coś więcej do odkrycia. Nad tym też się zastanawiam.
No bo co, nie miałoby być żadnego punktu widokowego, chociażby tam? Jakaś szybka podróż naprawdę by się tutaj przydała. Ja! Ale na razie chyba nie jestem jeszcze dość blisko, żeby coś takiego sobie zlokalizować. Dopiero zobaczymy tutaj dalej i patrzcie, od razu na starcie mamy artefakt dla Derwisa. Tylko już będzie ryzyko, że zostanę wykryty, no ale trudno. Na szczęście udało mi się to i już mam wystarczająco dużo artefaktów, by odebrać nagrodę. No mówię, przyjdzie na to jeszcze odpowiednia pora. O, jest punkt widokowy na szczęście. To może udajmy się tam w takim razie. Bo faktycznie problemem było to, i to nawet ten punkt widokowy, o którym myślałem, ale problemem było to, że kiedy chciałem się tutaj dostać, żeby poszukać Nihal, to faktycznie nie mogłem się tak tutaj po prostu błyskawicznie przenieść. Od tej pory będzie to już jak najbardziej możliwe. Więc dlatego to jest tak ważne, żeby te miejsca faktycznie sobie przejmować. Zobaczymy tylko, czy tak bez problemu tutaj się dostaniemy. Chyba znowu muszę to jakoś okrążyć i poszukać właściwej ścieżki, no na przykład tędy. Nie wiem, czy w środku coś jest. Oczywiście, że tak, a to wejdziemy tutaj w takim razie. Akurat jeśli chodzi o te surowce, to mimo wszystko aż tak często ich nie zdobywamy. No głównie właśnie w tych skrzynkach, oprócz tego wykonując kontrakty. Ale mam wrażenie, że dużo łatwiej tutaj wzbogacić się o dirhamy niż o surowce. No i teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dostać się do naszej dawnej kryjówki. Tylko właśnie, czy Nihal akurat tam będzie na nas czekać? Pewne jest jedno, że z tej naszej dawnej kryjówki będziemy mogli próbować rozpoczynać śledztwo. I nawet jeśli Nihal tam nie będzie, no to mam nadzieję, że zostawiła takie ślady, które pozwolą zidentyfikować jej aktualną kryjówkę. Cokolwiek, co pozwoliłoby nam naprowadzić się na jej obecne miejsce przebywania. Zobaczymy. Pewnie jeszcze tutaj, kurczę, niejednokrotnie wrócimy. No pomijając fakt, że oczywiście będziemy chcieli każdą lokację ukończyć w 100%, ale może jeszcze fabularnie tutaj się będzie dużo działo, kto wie. Wcale bym się nie zdziwił i nie obraziłbym się na to. No a tymczasem to już będzie tutaj. Proszę. Basim? Jest. It's really you? Nihal. I... Say nothing, ya Sadiq. I am as sorry as you. No proszę. Miło. I have so much to tell you. And I you. We will grant each other an audience. But first, I must know something. What? Why are you dressed like a peasant? Perhaps I have less to tell you than I thought. I think I can surmise what our time apart has been like for you. And you? You have not been living here, I hope. Less living, more working. On what? Why do I know this? Because you have seen it. On the object we found at the Winter Palace. I have been trying to remember the specifics of its design. You have spent all this time obsessing over this symbol? Why? Because I too have seen it before. I know not where or when. Only that I have. Whatever it is, it calls to me. I intend to unravel its mystery, and so should you. Ah, but of course, duty calls. Stop. I will bear it in mind if it means you will spend more time outside these musty walls than you do within.
You really do spare a thought for everyone, don't you, Basim? أراكي لاحقاً. Okej, no te słowa Nihal zaciekawiły mnie. The order of the ancients are far from defeated. Master Roshan is certain to have a plan brewing to uproot them. And perhaps I should look into Nihal's obsession. It seems Nihal is trying to discover the location of a secret chamber. Kurczę, po tym jak Nihal powiedziała, że skąd się zna ten symbol, ale nie do końca wie skąd. Biorąc pod uwagę, że Basim ma swoje wcześniejsze wcielenie z mitologii, które znamy z Assassin's Creed Valhalla, co jeśli Nihal też to jest jej kolejne po prostu wcielenie? No nie wiem. Stąd właśnie może ma jakieś przebłyski z tego wcześniejszego wcielenia. Nie wiem, czy tutaj zbyt mocno nie nadinterpretowuje faktów, no ale wszystko jest możliwe na tę chwilę. Złożyłem przysięgę wierności ukrytym, przysiągłem odrzucić przeszłość, lecz że więź moja i Nihal pozostanie na zawsze żywa. No właśnie. Wcale tak do końca nie zrezygnował Basim. A tutaj, tu mamy po prostu sklep Derwisa. O! Dobra, zostawmy to jeszcze na chwileczkę. W ogóle to wróciłbym na chwilkę też do tej naszej kryjówki, jeśli jest tam Nihal. Tutaj mamy skrzynkę. Aha, bo to jest to, co zdobyłem dla Derwisa. Wejdźmy do środka. Może jest coś nowego. Od czasu tamtej nocy w pałacu dręczy mnie dyskomfort. Uczucie jak po przebudzeniu się z koszmaru. Wczoraj przypomniała mi się tułaczka po pustyni. Na północ od wydm Arkarków. Albo raczej Akarków, wreszcie dotarcie do oazy, w której coś było. Coś pradawnego, co mnie wzywało. No właśnie. Czy to naprawdę się wydarzyło? Od zawsze mam problem z odróżnieniem jawy od snu. To faktycznie może wskazywać na to, że Nihal jest ważniejszą postacią dla tego uniwersum, niż można by było początkowo przypuszczać. No, będziemy się tego na bieżąco dowiadywać. Zapewne. Tutaj jeszcze tak się zastanawiam, czy chcę się gdzieś wybierać, czy jednak może teraz to przeniesiemy się z powrotem do Bagdadu i złożymy ten meldunek Roshan. No jeśli chodzi tutaj o Nihal, też oczywiście będę chciał to kontynuować, może nawet w następnym odcinku. A tymczasem tutaj, nasza pierwsza placówka operacyjna w Bagdadzie, w Harbii. A tak się w ogóle składa, że... A, dobra, bo już pomyliłem nazwy. To tutaj, gdzie byliśmy. Bo już się zastanawiałem, czy nie chodzi o którąś z tych, które już odkryłem jako punkt szybkiej podróży. No dobrze, no to do Harbii szybciutko się teraz przeniesiemy. Swoją drogą myślałem, że będzie dłuższa przerwa od naszych wizyt u Roshan. A tymczasem bardzo szybko doszło do tego, że możemy jej już złożyć meldunek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you are safe. Alhamdulillah. A first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al-Ghul, Fulav quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in three districts that are most unassuming. Tebid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al Abbasiyah and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Jafar about some things he's been working on, then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. O proszę, nowe narzędzie możemy odblokować. Wybierz rozważnie. Wszystkie narzędzia można odblokować za punkty umiejętności. Mamy strzałkę. Cichy pocisk zdolny do uśpienia celów. Można zmodyfikować tak, aby je zatruwał lub powodował szał.
Bomba dymna, alchemiczna fiolka uwalniająca po rozbiciu chmurę gęstego dymu, który utrudnia widzenie. Dym można zmodyfikować z myślą o ataku lub o bronie. Pułapka, nieśmiercionośny zbliżeniowy ładunek wybuchowy na długi czas obalający wrogów, może stać się zabójczy. No i wabik, niewielki ładunek wybuchowy, który odciąga strażników od Basima, można zmienić w broń. No i co? Kurczę, myślałem, że będziemy to po kolei dostawać jakoś fabularnie, a tymczasem mam od razu wybór. No ale chyba na razie najbardziej mnie przekonuje bomba dymna. Będzie teraz twoim narzędziem, to ostateczna decyzja, której nie można cofnąć, wszystkie narzędzia można odblokować za punkty. Okej. Okay. This should serve me well. My thanks, Ahmad. It's Abu Jaf... you jest! Every now and again. Araka lahikan, Abu Jafar. Keep well. And you, Basim. To już Basim się nauczył grać w jego grę. I sam sobie żartuje z tego, że nie mógł rozpoznawać ich. Nowa sprawa. Kilka siedzib ukrytych. Rzuć okiem na menu śledztwa, aby dowiedzieć się więcej. I osiągnięto rangę uczeń. Okej. Okay. To też jest istotne, bo można było przeczytać w samouczku, że z kolejnymi rangami się odblokuje nam więcej możliwości. Liczyłem też, że z kolejną rangą dostaniemy na przykład nowy strój dla Basima, ale chyba jednak nic takiego nie ma miejsca. Wskazówka potwierdziła obecność w Bagdadzie przywódcy zakonu starożytnych. Kontynuuj śledztwo i demaskuj kolejnych członków organizacji w kolejnych dzielnicach miasta, aby zdobyć więcej wskazówek co do tożsamości ich lidera. Czyli mniej więcej tak, jak to w ostatnich częściach z zakonem bywało. Czyli tak, tutaj przywódca, no i musimy oczywiście kontynuować główny wątek, żeby dostawać więcej wskazówek. Na razie tylko wiemy, że w Bagdadzie ten przywódca przebywa. Na podstawie listu od Rajhana. Basimie, gratulacje, albowiem nie lada osiągnięciem jest pokonać kogoś z zakonu. Mimo niego jednak musisz pamiętać, że jak nauczyły nas stulecia potyczek, wojnę tę wygramy jedynie odcinając wrogowi głowę. Dochodzą mnie słuchy, że przywódca zakonu w Bagdadzie zwie się Ras al-Afa. Odnajdź tę głowę węża, zgładź jej sojuszników, zerwij jej maskę, a wreszcie uśmierć ją samą. Menton Rajhan. No dobrze, i co? Teraz nam się chyba otwiera wiele różnych możliwości. Kolejne siedziby, do których możemy się dostać. Czyli odkryłem siedzibę w Karchu. A tu jest pewnie jeszcze ta jedna. W Abasii, no właśnie. To więcej tych siedzib już nie będzie. W sumie to niewykluczone, bo patrzcie, tutaj brakuje mi czterech wskazówek chyba. Tak, no. Szarki jeszcze nie odkryłem. Dobra. Zobaczmy jeszcze w ekwipunku, co nowego się pojawiło. Jest talizman. Talizman ten przyznawany jest temu, kto osiągnie rangę ucznia u ukrytych za Lamutu. No i teraz będziemy to mieć wyposażone, bo ten talizman, klepsydra czasu, fajnie wygląda, ale mimo wszystko trochę tak rzuca się w oczy, że to tak non-stop świeci. To będzie bardziej neutralne. No i mamy ucznia. Pozwala ocenić, czy zdołasz poradzić sobie w walce z przeciwnikami z niektórych terytoriów. No właśnie, to też jest istotne. To odzienie bym sobie może zmienił na to zdobyte ostatnio, odzienie Rustama. No i mamy jeszcze tutaj schemat ulepszeń. A, odzienia nowicjusza Alamutu akurat, okej. Okay. Czyli tak, tutaj patrząc na mapkę, za chwileczkę sobie obierzemy kolejny cel. Tu nie wiem, czy jeszcze mogę sobie uzupełnić, tak jak najbardziej, już do rzucania. A chyba nowe notki to się tutaj raczej nie pojawiły, prawda? To, co było na górze i na dole, już czytaliśmy do tej pory. No dobra, to myślę, że możemy teraz się przenieść na szybko do Derwisa, oddać mu te artefakty. Znamy już to miejsce, udawaliśmy się tam więcej niż raz, więc spotkamy się w sklepie Derwisa. Przy okazji, gdy byłem w drodze, to wyświetlił się jeszcze taki krótki samouczek, że oprócz tego koła wyboru narzędzi, mamy też coś takiego, że jak teraz sobie celuję, w tym przypadku wykorzystując nóż do rzucania, to mam też widoczne inne narzędzia i pod X-em mogę sobie zmienić.
Bardzo szybko. Aha, tylko że to jest automatyczne użycie, to też dobrze wiedzieć. Czyli bardzo szybko mogę użyć tutaj bomby dymnej, ale w danym miejscu. A gdyby mi zależało na tym, żeby rzucić ją w konkretne miejsce, to pewnie raczej powinienem przycelować. No właśnie, dym zdezorientuje pobliskich strażników i zasłoni im pole widzenia. Okej, to też będę, kurczę, starał się pamiętać o tym, że jest taka różnica. Bo nie zawsze jednak w miejscu będę chciał to rzucić, a może nawet częściej będzie mi zależało na tym, żeby podrzucić to gdzieś nieco dalej, w jakąś grupę strażników. Pogadajmy z Dervisem tymczasem. Hello. There he is, the young lion. No i tutaj oddamy artefakty przede wszystkim. This may interest you. Oh, a good harvest. Nicely done. Zobaczmy, co ja dostanę w tym momencie. Stay out of trouble. May God bring us back to each other again, Basim. Okej, sztaba stali, komponenty i skóra, czyli surowce, i to wcale nie tak mało. Teraz muszę aż 6 artefaktów zebrać, żeby liczyć na kolejną nagrodę. To też dobrze wiedzieć. Well met. Good to see you again, Basim. Remember, Basim, my shells hunger for trinkets. No i w tym momencie zrobimy to, o czym mówiłem już swego czasu. Obniżymy ceny o 10%. Just for you, Basim. An almost honest price. Promise. I na to liczyłem, że będę mógł dalej te ceny obniżać o 20%. Te sztony kupieckie muszę tutaj oczywiście oddawać. Buy something, would you, Basim? O 30%. Jak bardzo mogę to obniżyć? Oh, Basim, come to shed some coin? Okej, o 30% maksymalnie. Better gear cannot hurt. I dzięki temu tutaj strój kupca. 350 dirhamów, a nie 500. Sobie to wykupię. W takim razie. Kolejna rzecz. A true craftsman needs reliable tools. You do too, I suppose. No to tutaj na przykład mamy też te barwniki odzienia. Też tańsze. Niebieski Rustam. Jasnobrązowe powstanie Zanj. Your gear does look a bit threadbare. Mamy też talizmany na przykład, a weźmy ten talizman Lwi Łeb. Talizman jest wyłożony granatem, przywołuje na myśl legendę o Rustamie, bohaterskiej postaci z mitologii perskiej. Jego wyczyny opisano w Szachmanę, księdze królewskiej. Tak naprawdę stać mnie już na wszystko, ale na razie jeszcze się wstrzymam. A wise man takes care of his gear. Mogę też sprzedać drobiazgi. No i dobra. To by było na tyle. Keep well, old man. Be safe out there, Basim. Dobrze właśnie akurat u niego myślę obniżyć sobie te ceny, bo to jest bardziej charakterystyczna postać, więc będę doskonale wiedział, gdzie się udawać na takie zakupy. Chociaż pewnie będą bywać też kupcy, którzy mają jakieś unikalne rzeczy. Zobaczymy. Ten talizman wygląda tak z bliska. Kolejna sprawa, strój. Aha, bo to jest jako element kosmetyczny, strój kupca. I tak się to prezentuje. No dobrze. Te barwniki to też jest coś, co mógłbym zobaczyć już teraz. Tylko musimy zmienić na inne ubranie. Tu jest to odzienie Rustama i teraz mamy właśnie inne kolorki, coś takiego. A odzienie powstania Zanj to było... to. To, co sobie ulepszałem. I na takie kolorki możemy zmieniać. No i też będę właśnie to sobie wybierał w najbliższym czasie na pewno. To weźmy ten strój kupca jeszcze z Dalekiego Wschodu. Pobiegajmy może przez resztę odcinka w tym. Proszę, proszę. Ciekawe, czy z czasem dostaniemy coś więcej, jeśli chodzi o wyposażenie Dervisa. Na pewno będę chciał sobie teraz odznaczyć tutaj ten cel. I przeniesiemy się jeszcze tu, do skrzyni z wyposażeniem. To jest na terenie fabryki metalu. Moglibyśmy ją spróbować otworzyć, w sensie tę skrzynkę. Tylko na pewno będzie to miejsce pilnowane przez strażników. A w następnym odcinku
Będziemy kontynuować oczywiście też główny wątek jak najbardziej. A to nie jest aż takie duże chyba. Możemy tutaj się chyba bez problemu dostać w miarę. Nie wiem, czy tamten sprawi problemy, że ja to zabieram. Może lepiej nie ryzykujmy, że teraz będę to faktycznie zbierał. To już prędzej mogę. Ale... stańmy się tędy. Aha, bo to tu już mamy gościa. I to niestety, ale kolejny też jest odwrócony mniej więcej w tę stronę. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim będę musiał zajść od tyłu tamtego. Próbujemy to zrobić, tylko tak, żeby się kurde nie pokazać. Ciekawe, czy tamten jeszcze tutaj będzie się odwracał. Byłaby szansa. O, proszę, teraz go załatwić. Dobra, teraz się zorientujemy, jak się dostać do środka. No bo mamy rzeczywiście tę skrzynkę. Pełny zapas amunicji, spoko, tutaj zbieram wszystko, co się da. I teraz tak, wejście musi być jakoś od dołu, najwyraźniej. Na pewno nie tutaj z góry. Ale kurczę, całkiem spora gromadka tych strażników tutaj czeka w okolicy. Zdecydowanie oznaczmy sobie więcej przeciwników tutaj. Okej, kto jeszcze? Na pewno z tej strony mieliśmy jednego. Powiedzmy, że na razie to tyle. Czyli tak naprawdę mógłbym sobie tutaj zejść i za chwilę załatwić tego jednego gościa. Ale to może bardziej z góry, żeby nie było wątpliwości. Oj! I co? Nabiło się czy nie? Na szczęście chyba w ostatniej chwili załatwiłem tego gościa, kiedy jeszcze ten cywil tego nie zauważył. Tu możemy wejść, ale to nic nam nie da. Kurde, jeden tutaj przyjdzie to sprawdzić. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, dobra. Teraz tam, kurczę, mamy aż trzech. Tu by było dobrze z tą bombą dymną może zadziałać. Ale czekajcie, czekajcie. Mam pewien pomysł. Czemu nie mogę tego też trafić? Tutaj tak samo. Nie zawsze to podwójne skrytobójstwo działa tak, jakbym chciał. Ale to też chyba zależy od tego, jaka jest odległość do następnego celu i tak dalej. No dobra, ale przynajmniej oczyściłem sobie ten teren i teraz będzie dużo łatwiej zorientować się, jak dostać się do tej skrzyni z wyposażeniem. Bo tu jeszcze mamy parę pomniejszych rzeczy. Ale tędy mogę się dostać na górę właśnie i od razu to zróbmy. Odblokować przejście przy okazji na przyszłość. No i tutaj tę skrzynkę rzeczywiście mamy. Czy jest coś poza tym? Jakaś notka? Omair, przyjacielu, wygląda na to, że nowa broń nie spełnia wymaganych standardów. Nie wydaje mi się, żeby nadawała się dla elitarnej straży kalifa. Musimy naprawić ten błąd tak szybko, jak to możliwe, jeśli nam życie miłe. Twój Fadi. Dobra, dobierzmy się do zawartości. I mamy miecz powstania Zandż, czyli zbieramy sobie pełen zestaw tego powstania Zandż. Zobaczmy, czym się charakteryzuje sam mieczek w takim razie. Kolejny atak po idealnym uniku zadaje o 50% obrażeń więcej. Mimo wszystko częściej robię parady, więc ten miecz nowicjusza Alamutu teraz bardziej mi odpowiada, taka prawda. Czyli co? Wystarczy jeszcze, że wybiorę się poza ten teren zastrzeżony i odkryję sobie jeszcze jedno historyczne miejsce. Historia Bagdadu będzie wzbogacona o kolejny wpis. A więc zobaczmy. Ceramika i malowanie z połyskiem. Piraccy garncarze, pragnąc zaspokoić dworskie zapotrzebowanie na wykwintne luksusy, eksperymentowali w swojej pracy z nowymi technikami, kolorami i stylami. Najważniejszą innowacją było malowanie z połyskiem, którego efekt cieszył się na tyle dużą popularnością, że produkty tego rodzaju zaczęto eksportować, a wkrótce później od Portugalii po Tajlandię,
zaczęto produkować podobne. Po prawej stronie mamy przykład, jak to wyglądało. Dobra, wpis całkiem spory, przypisy. No i na tym, myślę, zakończymy dzisiejszy odcinek, a tak jak mówiłem, w kolejnym materiale zabierzemy się za dalszą część wątku fabularnego i kusi mnie, żeby popchnąć jeszcze właśnie tę historię związaną z Nihal, bo tam mieliśmy coś zbadać, coś, co ma związek z tym, o czym Nihal nam wspominała. Na razie to by było na tyle. Do usłyszenia.